Sigma Art 50 mm 1.4 DG HSM. Obiektyw ten jest na rynku nie od dziś, ale zdąży już udowodnić, że można zrobić świetną i wyróżniającą się stałkę 1.4 i nie kasować za nią zbyt wiele, bo i tu powiem od razu na wstępie, biorąc pod uwagę dziesiątki przeczytanych przeze mnie opinii, stosunek cena-jakość jest praktycznie bez porównania. Skrótowo, technicznie. Obiektyw składa się z 13 elementów w 8 grupach. Przysłona pracuje w zakresie od 1.4 do f16 i składa się z 9 listków. Kąt widzenia wynosi 46,8 stopnia, a minimalna odległość ostrzenia wynosi 40 cm. Sigma 50 mm 1.4 dostępna jest z mocowaniem na wszystkie pełnoklatkowe lustrzanki, chyba poza Pentaxem, oraz na pełnoklatkowe bez lustra Sony. Rozmiar gwintu filtra wynosi 77 mm. Wykonanie jest mega solidne, obiektyw zbudowany jest w całości z metalu, uwagę zwraca duża, bo aż 60 mm frontowa soczewka. Wiele osób pisze, że szkło jest jak czołg i absolutnie muszę się z tym zgodzić, ponieważ wrażenie w kwestii wykonania i jakości robi naprawdę dobre. Swój egzemplarz testowałem na body Nikon Z6 i niestety to niesie ze sobą potrzebę użycia adaptera, co w połączeniu z i tak już sporą wagowo konstrukcją swoje ważyło, aczkolwiek rezultaty były wyśmienite. Według mnie to raczej nie jest szkło spacerowe ani turystyczne, bardziej konstrukcja do pracy lub zaawansowanego hobby. Świetnie sprawdzi się w portretach, na eventach, gdzie dostępne mamy niewiele oświetlenia, lub na koncertach, gdzie przysłona 1.4 pozwala nam na osiąganie krótszych czasów naświetlania. Oczywiście jest to też obiektyw z zacięciem kreatywnym, w co fajnie wpisuje się linia obiektywów Sigma Art. Generowany obraz jest mega ostry już od przysłony 1.4, a delikatne przymknięcie sprawia, że obraz jest już, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, outstanding. Bokeh, jaki generuje obiektyw, jest bardzo przyjemny, a przejścia między płaszczyznami ostrości delikatne i miękkie, co daje dużo przestrzeni do eksperymentów z ostrością i nieostrościami. Obiektyw nie jest niestety pozbawiony wad i dla mnie dwie kluczowe wady, które zauważyłem używając tego obiektywu przez no niestety dość krótki czas, to przede wszystkim waga i druga wada to głośność autofokusa przy autofokusie ciągłym, aczkolwiek może być to spowodowane przez używanie adaptera Nikon Z. Z pomniejszych wad to winieta przy 1.4, która jest widoczna, ale szybka do ogarnięcia w postprodukcji, choć przy tak płytkiej głębi ostrości według mnie nadaje fotografii klimatu. Poza tym obiektyw jest świetnie skorygowany i znane wady optyczne są na bardzo niskim, a czasami nawet na znikomym poziomie. Szkiełko to z pewnością zasługuje na uwagę, duża jasność i mała ilość wad sprawia, że jest to szkło, które na przestrzeni lat zostało docenione przez użytkowników i użytkowniczki zajmujących się praktycznie każdym rodzajem fotografii.